No witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, a przed wami kolejny materiał z draftologii FIFA 19 na moim kanale. W zeszłym odcinku było można wygrać 6000 FIFA pointów i napisaliście naprawdę masakrycznie dużo komentarzy, za co bardzo dziękuję. A komentarzem, który zgarnia nagrodę, jest Admirabe13, także gratulacje dla ciebie. Oczywiście napisz do mnie maila, żeby ją odebrać. Ale spokojnie, spokojnie, już pojawiła się nowa nagroda dla widzów. 200 zł na PlayStation, Xbox albo Origin, jak tylko uda nam się uzupełnić ten mały paseczek. No ale to nie wszystko, jako że to jest czwarty odcinek, to dzisiaj draft specjalny. A draftem specjalnym będzie całkiem ciekawa rzecz, muszę powiedzieć. Prestiżowy draft. Zaproponował to Teddy Jones, co prawda powiedział, że to jest draft według Kruszwila, natomiast wydaje mi się, że lepiej nazwać to prestiżowy draft. Sam za postacią Kruszwila śledzę, przepadam, ale faktycznie wybieramy zawodników z największą wartością na transfer markecie. To może być całkiem ciekawe. No, to wiemy już, kto wygrał, wiemy, co będziemy dzisiaj robić. Jeszcze jedna sprawa, zanim zaczniemy ten odcinek. Słuchajcie, jak wiecie, współpracuję z Ergolem, co zresztą można zobaczyć po lewej stronie tego ekranu. Kod Jacob daje wam 10% zniżki na każde zakupy. Ale abstrahując od tego, Ergol miał ostatnio 18 lat, czyli oczywiście wszystkiego dla nich najlepszego. No ale na 18 urodziny zawsze robi się mega imprezy i mega rzeczy. I oni właśnie postanowili zrobić dokładnie coś takiego. I po pierwsze oddali na licytację 18 par limitowanych, bardzo limitowanych korków, a kwota zebrana zostanie przeznaczona na cele charytatywne. Wszystko odbywa się na Facebooku, także zerknijcie na dół, oczywiście link do tego w opisie. Ale to nie wszystko, jest jeszcze jedna mega rzecz. Jeżeli jesteś fanem Liverpoolu, nie wiem czy są tu jacyś, ale tylko przekazuję, to dzisiaj Ergol rusza z konkursem, gdzie będzie można wygrać, uwaga, wyjazd na mecz Liverpool kontra Manchester United. Mega, mega zazdroszczę. Oczywiście zazdroszczę tego, że będziecie mogli zobaczyć, jak Manchester United pokonuje Liverpool. Nie ma innej opcji. Macie miesiąc na zgłoszenie się, a wystarczy oznaczyć kumpla, który jest kibicem Liverpoolu i opisać, dlaczego to z nim właśnie powinniście polecieć, bo bilet jest podwójny dla dwóch osób. Polecieć na taki mecz, wow. Oczywiście wszystko także jest w opisie. Ergol naprawdę robi świetne rzeczy, więc mam nadzieję, że zerkniecie tam, co się dokładnie dzieje. No dobra, teraz przejdźmy do prestiżowego draftu. Formacja raczej nie jest zależna od kwoty, więc sobie tutaj wybiorę, która mi pasuje. No niestety nie mam jakichś pięknych formacji. 4-1-4-1 chyba będzie taka mi najbliższa tutaj, bo wszystko inne jest 3 albo 5 obrońcami. Fantastycznie. No ale kapitanowie, już zaczynamy z grubej rury. Także kto jest najwięcej warty? Ja będę oczywiście wszystko sprawdzał, nie będę wam tego pokazywał, natomiast powiem, który jest najwięcej warty i tyle. A więc tutaj wygrywa Eden Hazard, który ma 150 milionów euro wartości rynkowej. Cristiano Ronaldo ma 100 milionów. No ale można się tego spodziewać, Cristiano Ronaldo jednak 33-4 lata. No to troszeczkę więcej niż Eden. Napastników, jakich tutaj mamy, no ale nam się drafcik tutaj zrobi. Leo Messi, 180 milionów euro wartości rynkowej. No pobija tutaj zdecydowanie wszystkich. I to Messiego sobie wybieramy. Eden Hazard, Leo Messi, będzie ciekawie. No jeżeli cały by drafcik tak wyglądał, ja bym był zadowolony zdecydowanie. Tutaj wygrywa Rakitic, który ma 50 milionów wartości rynkowej. No to kto dalej? Wow, no to tu będzie szukanie. Co ciekawe, najwięcej warty jest tutaj Vertut, 23 miliony euro. Na prawej pomocy mamy, uwaga, uwaga, tutaj najwięcej warty jest Gelson, 35 milionów euro. Defensywnie, kto tu jest defensywnie? Tutaj najwięcej Enzonzi, 30 milionów. A tutaj? Tutaj z Celtiku na lewej obronie tiernej, 12,5 miliona. Pierwszy środkowy obrońca, tutaj wydaje mi się albo Umtiti, albo Sanchez. Tak jak myślałem, Umtiti, 70 milionów. Powiem szczerze, nie wiem czy tak samo nie wybierałbym tego draftu, nawet jeżeli bym nie wybierał według prestiżu. Van Dijk albo Sanchez. Tak jak myślałem, Van Dijk jest najwięcej wartym tutaj obrońcą, 60 milionów euro. Wow, Walker, Carvajal, Sergi Roberto. No ja bym wstawiał Walkera, ale zobaczymy. A jednak Carvajal 60 milionów, ale Sergi Roberto oraz Kimmich mają po 55, czyli tak bardzo się pomyliłem, bo Walker ma tylko 50. Tak czy inaczej, Carvajal. No i bramkarz David De Gea był, no nieważne, ojej. Tutaj Pacheco 9 milionów. Teraz ławka rezerwowych. No dla mnie Lozano albo Coquelin, chyba Lozano jednak. Zdecydowanie tak, 40 milionów. No tutaj albo Mahrez, albo Bernardo Silva. No i ciekawa sytuacja, bo i Mahrez, i Bernardo Silva są warci po 60 milionów euro. Ja wybieram sobie tutaj Mahreza. O, wow. Ciekawa sytuacja, i Laxalt, i Živković są warci po 18 milionów, więc wybieram sobie, niech będzie zawodnik z Milanu. A tutaj, oj, ja bym powiedział chyba, że albo Mane, albo Milinkovic-Savic. Zobaczymy. 90 milionów, Milinkovic-Savic, ale to prawdopodobnie przez jego wiek i umiejętności, które już posiada. On może być naprawdę świetnie rozwijającym się zawodnikiem. 90 milionów trzeba by za niego zapłacić według Transfermarkt. Zobaczymy w takim razie, kto jest dalej.
NDD może? Tak myślałem, 35 milionów trzeba by dać za tego zawodnika. No i teraz mamy Salah, no chyba Salah, to bezkonkurencyjnie. Salah warty 150 milionów, nawet nie będę sprawdzał dalej, bo Bernardo Silva już mieliśmy, no Valbuena i Piatti, no niemożliwe, żeby byli więcej warci. Także Salah trafia do naszego prestiżowego zespołu, a tutaj mamy chyba Sterling. 90 milionów, też nie muszę sprawdzać dalej, wystarczy tego jednego zawodnika sprawdzić. 90 milionów warty jest Sterling. Kogo mamy dalej? Tutaj, o, Martial, no. No i 60 milionów, no nie ma szans, żeby ktoś inny był tutaj więcej warty od niego. Także Martial, fajnie, przetestuję też jego kartę teraz. O, tutaj będzie ciekawie. 30 milionów, Juan Mata jest najdroższym tutaj zawodnikiem. A tutaj kogo znajdziemy? Klein 20 milionów jest tutaj najdroższy. A tutaj chyba Munier jednak. Tak jest, zawodnik z PSG. No i bramkarz na koniec. No tutaj będzie ciekawa przeprawa. Co najciekawsze, najwięcej warty jest Farman, bo aż 13 milionów i Kiko jest chyba warty 6. Więc Farman, pomimo tego, że jest jedyną kartą tutaj non-renry, jest najwięcej, praktycznie dwukrotnie więcej warty. No dobra, i chyba mamy teraz tutaj już zrobione. Nie wiem, czy menadżerów można w jakikolwiek sposób ocenić. Zobaczmy. Transfermarkt niestety nie ocenia wartości. Natomiast wybierzemy sobie tutaj Premier League. Niech będzie ten menadżer, no i zobaczmy, co uda nam się z tego prestiżowego składu zrobić, gdzie są sami najdrożsi zawodnicy spośród tych, którzy byli dostępni. Dobra, i tak ostatecznie chyba będzie wyglądał mój skład. Wiem, Martial na lewej obronie, ale to jest jedyne, co może dać troszeczkę zgrania tutaj Hazardowi. Na ławce mamy Milinkowicza, Smareza, Salaha oraz Sterlinga i może Savic wejdzie tutaj na środkową pomoc, zobaczymy jeszcze. Skład niby nie wygląda źle, ale to jak mi go pierwotnie ustawiło, chyba zostanie, bo naprawdę nie widzę tutaj innych opcji, żeby to poustawiać za bardzo. Może tak jakoś przestawić, żeby, no ale to mówię, niewiele zmienia. O, tak, o, proszę bardzo. I już mamy troszeczkę, minimalnie przynajmniej, więcej zgrania. 85 oceny, 86 zgrania. Zaczynamy spotkanie, zobaczmy, jak daleko jesteśmy w stanie dotrzeć w tym drafcie. Okej, i to jest mój przeciwnik numer 1. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Na samym początku nie będę robił zmian, jak będzie źle, to wtedy w zmiany wlecą. Messi, świetnie Messi, ależ to przerzucił na obok bramki. Ależ to była szkoda, dobra akcja. Van Dijk i Suarez. I to jest spalony, czy to jest 1-0? To jest 1-0 niestety. Aj, no trzeba wykorzystywać swoje szanse, bo inaczej coś takiego się dzieje. Dosłownie od minuty 20 mam zatrzymaną grę, bo chciałem zrobić zmianę na mojego. Wow, piękna obrona teraz. No i w końcu mogę, dziękuję. Dobra, tutaj potrzeba, wiem, że Martins jest dobry, ale Salah jest lepszy. Pierwsza połowa za nami, ale słuchajcie, ja tutaj czuję, że możemy coś powalczyć jeszcze. Ja wiem, że przeciwnik ma bramkę i więcej strzałów, ale wydaje mi się, że coś tu jeszcze może się zmienić. Poza pro playera i lecimy. Messi, no i proszę bardzo, Messi z główki, sprzed jedenastki. No idealnie rzeczywiste odzorowanie gry komputerowej. Oczywiście, no śmieję się, bo śmiesznie zdobyta bramka. Wątpię, żeby Messi normalnie tak strzelił, ale być może on ma takie umiejętności. Ważne jest to, że jest 1-1. Milinkowicz, Savic, uderzenie. Proszę bardzo, 2-1. Mówiłem, że coś czułem, że może się tutaj zmienić. Mamy 53 minutę czy drugą, a tu już mamy bramkę, już prowadzimy. Nie, jak to mógł przestrzelić? Jak to przeciwnik przestrzelił? I popatrzcie, jak Messi to sobie przepuści. Wszystko zaplanowane i realnie. Podanie do Rakitic'a i Rakitic, proszę cię, z tej odległości to już musisz strzelić przecież. O. No nie, jeszcze raz. Okej, jest, 3-1. Rakitic się poprawił, aczkolwiek ta akcja powinna się skończyć o wiele wcześniej. 3-1. I to jest prawdopodobnie bramka, która dopuszcza nas do kolejnej rundy tego draftu. O, no i przeciwnik się raczej poddał. O, mam nadzieję, że to nie moje połączenie zostało zerwane. Jeżeli to nie moje połączenie zostało zerwane, to będzie dobrze. Tak jest i 3-1. Kolejna runda. Pam, 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 pam. Oto kolejny skład przeciwnika w draftologii. Oj, ładnie to Hazard przedłużył. Jakoś mu się to udało. Hazard. Ależ to rozklepali. Ależ to teraz tak zrobi. Tak zrobili. Rakitic strzela, ale całą akcję Hazard z Messim stworzyli. Pięknie. Oh, damn. O, okej, nie ma faulu i o to chodzi. Aczkolwiek nie zdziwiłbym się, gdyby był. Teraz patrzcie się na to podanie do Salaha. Salah. No i pięknie. 2-0, Leo Messi. Martial, jak tutaj dobrze sobie radzi na tej lewej obronie. No panie Martialu, trzeba może coś rozważyć innego. I pyk. I do Salaha. I ten pyk do Rakitic'a. I ten pyk musi strzelać. Rakitic jest strasznie dziwny, bo raz naprawdę fajne bramki strzela, a potem coś takiego się dzieje, no.
pyk. I Messi. I pyk Messi. Messi! Jakim cudem, powiedz mi. No i moi drodzy, kończymy to spotkanie. Dwie bramki na samym początku ustawiły praktycznie całą grę. No i nic aż tak bardzo się wielkiego nie działo. Tak czy inaczej, czas na trzecią rundę draftu w tym prestiżowym, można powiedzieć, draft. Czas na mecz numer 3. I tak ja to składam przeciwnik. Widzę Mbappe, widzę Neymara i wiem, że jest ciężko. Rakitic, uderzenie głową, Nzonzi, kurczę, 3 strzały już miał. Rakitic, Nzonzi będzie próbował do 4 razy sztuka w jego wykonaniu, ale się udało, 1-0. O nie, o, jak to nie trafił tego, ale by to była piękna bramka w jego wykonaniu. Messi, jak? Neymar, 1-1. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. Nie wykorzystałem tego, że mogłem sobie mieć 2-0. Przeciwnik strzela, jest 1-1. No co za... Nie, Neymar mi uciekł, Neymar! Nie! Wow, teraz to był popis moich braku umiejętności w obronie. Miałem tak z 3 razy szansę, żeby odebrać temu gościowi piłkę i jakoś udało mi się to zepsuć. Jezus, nie! Ile ja szans dostanę, które zmarnuję? Ile? Wow! Moje błędy. 4-1. Przeciwnik gra ok, natomiast większość dostaje po prostu po moich głupich rozegraniach, gdy nie potrafię się dobrze ustawić w obronie, no i potem mnie to odpłaca, no. Ajajaj, 5-1. No i przegrywamy, słuchajcie. Nie jestem zadowolony z mojego występu, bo to był fatalny mecz w moim wykonaniu. Nie potrafiłem, ale kiedy Messi i Rakitic nie potrafią wykończyć w niektórych sytuacjach, bo w niektórych ja zepsułem, fakt, ale w niektórych nie rozumiem. No ale co zrobić, słuchajcie, no byłem wyraźnie gorszy, 5-1 o tym świadczy. Aczkolwiek no w strzałach nie było aż tak źle, prawda? No dobra, ale to nie oznacza, że to musi być jakaś wielka porażka, jeżeli dostaniemy dużą złotą paczkę premium, złotą paczkę premium. Mamy nadal dużo rzeczy do znalezienia, jeżeli chodzi o nasze cele, więc przekonajmy się, co możemy tutaj znaleźć. Dobra, pierwszą mniejszą paczkę otworzymy sobie i zobaczmy, czy może coś nam się, jakiś herb trafi, może Polaka, może Łysy Menadżer. To też są dobre karty, prawda? Pomimo tego, że tutaj nie ma overalla 83, nadal swoją drogą mi trafiliśmy overalla 83, ale to 84 już mieliśmy, no cóż. No ale zobaczmy, czy może w tej paczce coś nam się poszczęści. Udało się jedną kartę zgarnąć i jest to Gil, Brazylijczyk, który ma siłę 89, czyli idealnie nam pasuje do karty siła plus 86. Pięknie. Pomimo tego, że wyglądało to mega słabo te wszystkie karty, coś udaje nam się tutaj zgarnąć i z tego jestem mega zadowolony. No ale jedna karta wpadła. Zobaczmy, czy tutaj udałoby, jakby jak się na przykład ekrany były, byłoby super. Ja nie mówię o kautach jakichś czy coś takiego, ale ekrany. Wow. No cóż, 24 karty, ani jednego rzadkiego zawodnika, tego się nie spodziewałem. Nie mamy herbu, który niestety jest ze zwierzęciem, nie mamy Łysego Menadżera. Czy mamy jakiegoś zawodnika, który ma 19 albo mniej lat? No i tutaj niestety nic nam się nie trafia w tej parce, żebyśmy mogli tego użyć. No ale przynajmniej jedna karta trafiła do naszych celów, co i tak jest sukcesem dla mnie, jeżeli przynajmniej jedna rzecz trafi w każdym odcinku do nas. Tak czy inaczej, nagrody dla widzów oczywiście zbliżają się do 1000, kolejna to jest te przypominanie 200 zł na PlayStation, Xbox albo Origin. Można sobie kupić grę na przykład, albo FIFA Points, obojętne. No i mam nadzieję, że się podobało. Przypominam wam też, moi drodzy, YouTube ostatnio usuwa subskrypcję, więc jeżeli subskrybowaliście mój kanał, a tego teraz nagle oglądacie ten odcinek i patrzycie, że nie ma subskrypcji, polecam stawić łapeczkę w górę właśnie i zasubskrybować ponownie. A jeżeli wam się podoba seria, chcielibyście więcej, to też zasubskrybujcie, nawet jeżeli tego wcześniej nie robiliście. Polecam. Ja tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.